Cześć, witam w Wake TV, mam na imię Szymon, jestem opiekunem obozów kitesurfingowych na wake.pl. Prowadzimy obozy dla młodzieży, obozy studenckie od końca czerwca aż do początku września. Jak sama nazwa wskazuje, są to obozy kitesurfingowe, dlatego bardzo nam zależy na tym, aby obozowicze nauczyli się jak najwięcej na kajcie, żeby nauczyli się pływać od podstaw i byli samodzielnie bezpiecznymi kitesurferami, żeby potrafili sobie poradzić ze sprzętem, a także w niebezpiecznych sytuacjach, aby nauczyli się jak do takich sytuacji w ogóle nie doprowadzać. To jest dla nas bardzo ważne. Wygląda następująco. 8.45 idziemy na śniadanie całym obozem. Później o godzinie 10 wszyscy już w piankach wskakujemy do wody i do obiadu bawimy się z latawcami, z deskami, uczymy się startować, jak pływać, jak być bezpiecznym kitesurferem pod czujnym okiem naszych instruktorów. O godzinie 15 robimy przerwę na obiad, żeby się troszeczkę ogrzać, coś zjeść ciepłego i później o 16 znowu wchodzimy na wodę, aby jak najwięcej wykorzystać ten wiatr, który wieje. I bawimy się dalej do godziny 19-19.30. Później robimy sobie przerwę na kolację. Po kolacji zazwyczaj jest jakaś gra wspólna, obozowa, czy siatkówka, czy palant, czy podchody, czy mamy też zaprzyjaźnioną szkółkę obok, z którą robimy sobie czasami zawody. I to wszystko dzieje się wieczorem, a później 22-23 zazwyczaj jest dla chętnych obozowiczów jeszcze seans filmowy w naszym chillroomie na wielkiej, fajnej plaźmie, a później 23-24 robimy ciszę nocną. Także nie stronimy od różnych wyjazdów, jeżeli nie wieje, zawsze odwiedzamy Sławotówko i wyciąg wakeboardowy, żeby tam troszeczkę na desce jednak poszaleć, nawet kiedy tego wiatru nie ma. Mamy także zajęcia z naprawiania kajta, zajęcia z aerodynamiki. Gościmy też tutaj na sąsiednim obozie pana doktora z ABW Wrocławskiego, który jest naszym gościem, który nam opowiada różne ciekawe historie z zawodów mistrzostw szybowcowych, a także troszeczkę naukowych spraw odnośnie aerodynamiki. Jak działa kajt, dlaczego on nas pociąga, dlaczego wytwarza siłę, na czym polega to wszystko, jak działa ten sprzęt. Mamy także wieczory baśniowe, kiedy to opowiadamy sobie baśnie, głównie skandynawskie, często zapomniane różne historie, także są wieczory z opowieścią. Znajdujemy się na dachu bazy wake.pl, za nami piękny widok na Zatokę Pucką. Można nas bardzo łatwo znaleźć, znajdujemy się na środku Eco Laguna 5 w chałupach. Jeżeli ktoś chciałby do nas dojechać, może przyjechać samochodem lub też z Trójmiasta można dojechać pociągiem oraz PKS-em. Trzeba wysiąść w chałupach i wtedy jest dosłownie 10 minut z dworca PKP czy też z przystanku autobusowego, żeby trafić tutaj do Eco Laguny 5. I wtedy jak się już wejdzie do środka, to z daleka widać na dachu Mini Morrisa na bazie wake.pl. Na obozach kitesurfingowych w wake.pl obozowicze mieszkają w pokojach 6-osobowych. Są tam piętrowe łóżka, szafy do waszej dyspozycji, a także stół i krzesła. Pokoje są ciepłe, przytulne. Myślę, że dobrze się tam będziecie czuć. Jest to duży plus tej bazy, którą posiadamy w stosunku do innych szkół, które organizują podobne obozy, ponieważ tam mieszkacie w namiotach albo często w starych przyczepach. U nas macie do dyspozycji nowe pokoje, w pełni wyposażone i na pewno się tam zmieścicie. Możecie spokojnie trzymać swoje rzeczy, są u nas bezpieczne. Dbamy o to, żebyście czuli się swobodnie u nas i żeby wam się tutaj dobrze mieszkało. Na obozach wake.pl zapewniamy młodzieży całodobowe wyżywienie, są to śniadania, obiady, kolacje. Tutaj w ekolagunowej stołówce jedzenie jest przepyszne. Jeżeli ktoś chce dokładkę, nie ma z tym żadnego problemu, nic nie trzeba dopłacać. Każdy zawsze jest najedzony, uśmiechnięty, jedzenie jest zróżnicowane, także każdy znajdzie na pewno swoją ulubioną potrawę. Organizujemy także grilla dla wszystkich. Robimy zakupy pod to, co komu smakuje. Jeżeli ktoś chce kurczaka, to ma kurczaka. Jeżeli ktoś chce krakówkę, to ma krakówkę. Szaszłyki, kiełbasy, wszystko znajdziecie u nas na bazie. Co tylko chcecie, chcemy, żebyście byli zadowoleni. Dbamy o was i zapraszamy na bazę.
Nasza szkoła ma certyfikat ICO, także po skończonym kursie na obozach kitesurfingowych, jeżeli osiągniecie odpowiednie umiejętności, a zapewne osiągniecie, dostaniecie odpowiedni certyfikat, który pozwala Wam wypożyczać sprzęt na całym świecie. Certyfikat ICO. Szkoła kitesurfingowa Wake.pl prowadzi obozy młodzieżowe. Zapraszamy wszystkich w wieku od 12 do 18 lat. Podczas wakacji od lipca do końca sierpnia możecie przyjechać na różne turnusy, zobaczcie na stronie, jakie są kolejne daty. Pamiętajcie, że od soboty do soboty zapisujcie się, kontaktujcie się z nami, zadawajcie pytania. Czekamy na Was. Prowadzimy także obozy studenckie. Dla wszystkich, którzy się studentami czują, nie musicie mieć legitymacji studenckiej. Ważne, żebyście byli pełnoletni. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Obozy studenckie odbywają się w ostatnim tygodniu czerwca, a także w ostatnim tygodniu sierpnia i pierwszym tygodniu września. Także na wszystkich, którzy studentami się czują, czekamy na kempie wake.pl.